Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Odpowiadam na pytanie. Która nazwa dla nowego zespołu będzie lepsza? Swing Shift czy Commercial Team? Która nazwa dla nowego zespołu będzie lepsza? Swing Shift czy Commercial Team? Pyta K. Czy Swing Shift? Czy Commercial Team? Tak, finalnie Swing Shift, tutaj Karin pokazały, ale tak naprawdę to te dwie nazwy szły łeb w łeb, że tak powiem, bo i tutaj były bardzo dobre karty. No ale finalnie Swing Shift. Oczywiście po kolei, jeżeli chodzi o nazwę właśnie Swing Shift, co jest tak, no to jest karta dwójki denarów, czyli może mieć Pan jeszcze jakieś wątpliwości przez jakiś czas, tak, czy dobry wybór, czy zły, czy jednak może tamto, czy to, ale to jest tak naprawdę do pokonania już teraz, bo jakby dwie nazwy są dobre i to nie jest dziwnego, że ma Pan pewne wątpliwości i te wątpliwości mogą gdzieś tam jeszcze się przewijać, ale należałoby absolutnie już od tego odejść, bo to nie jest potrzebne, to tylko będzie strata energetyczna. Tutaj no właśnie wybór, tak, wybor, czy w te, czy we w te, no i jakby niemożność do pewnego momentu zdecydowania się. Co jest na niej karta śmierci? No to karta śmierci generalnie, jakby w pozycji prostej, mówi o transformacji. Ja bardzo lubię tę kartę. Mówię o transformacji, o zmianie, tak, o jakiejś takiej dużej, poważnej zmianie na poziomie takim już, że tak powiem, no, konkretnym. Natomiast tutaj w negatywie oznacza, że zmiana tutaj jakby w tym zakresie nie jest potrzebna i będzie przeszkadzać, tak? To jest przeszkoda, zmiana, nie powinna się dokonać zmiana. To nie jest na takiej zasadzie, że źle, że się zmiana nie dokonuje, tylko w przeszkodzie karta śmierci. Zmiana, transformacja, jeżeli chodzi o nazwę, nie powinna się dokonać, bo to nie będzie korzystne, tak? No i karta rada to jest paśmierz. No paśmierz generalnie mówi o otoczeniu, o znajomych, o kontaktach online, tak? O jakichś tam spotkaniach zdalnych, takich różnych, ale także o plotkach, tak? O donosach, często o przeszukiwaniach, o inwigilacjach. To jest też taka karta, no bardzo taka, powiedzmy, z komunikatorami, tak, się kojarzy z różnymi, ze sprawdzaniem czegoś, tak, no i jakby, tak jakby otoczenie miało wpływ na to, im czy miało też mieć wpływ na to, że Swing Shift to będzie lepsza nazwa, tak, że będzie bardziej korzystna po prostu, tak jakby otoczenie wolało, tak, wolałoby tę nazwę właśnie. No i ułożyłam sobie jeszcze kilka kart, ażeby dokładnie tutaj dointerpretować, bo tak jak mówiłam, tutaj bardzo podobne były karty, podobne energetycznie oczywiście, tak. No i cóż, tutaj mamy dalej czwórkę buław, czyli stabilność, stabilizacja, tak. Nazwa Swing Shift jakby umożliwi Wam czy to jakoś tak ustabilizowanie sytuacji, tak, jakiejś takiej generalnej, i to jest bardzo ważne, tak, bo tutaj stabilność, to umożliwi nam uspokojenie się, uspokojenie energetyczne, tak, to będzie jakby taka karta, bo to też jest karta rodziny, ciepła i tak dalej, także to jest bardzo pozytywne, gdzieś tam uspokoi to, co się dzieje, wszystko, wydarzenia, tak, to będzie fajne. Dalej mamy kartę ósemki buław. Ósemka buław znowuż mówi o to po uspokojeniu, tak? Będzie szybki, dynamiczny, szybkie, dynamiczne działanie, tak? Bo to jest takie również kontakty online, tak? Ale również takie spotkania, jakieś szybkie, pozytywne wydarzenia bardzo. Energetyka taka ognista buławowa, bardzo fajna, nie do jakby prześcignięcia, tak? To jest super karta ósemka buław. Dalej mamy dziewiątkę denarów, czyli kartę sukcesu, spełnienia marzeń, kartę pieniędzy również, tak? Tak, bardzo pozytywnego czasu, jeżeli chodzi o kwestie zawodowo-finansowe. Tutaj jest jakby dostatek, niczego nie brakuje, mam wszystko i nie potrzebuję niczego więcej, jest super, tak? Natomiast również ta karta mówi, dziewiątka nerw, o dojrzałości emocjonalnej, o tym, że zdobyliśmy już na tym etapie dojrzałość emocjonalną, która jest nam potrzebna, i to jest
I to jest piękne, tak? To jest bardzo, 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 bardzo pozytywna i fajna karta. No i dalej również mamy dziesiątkę kielichów, która jest bez wątpienia rewelacyjną kartą, bo mówi o rodzinie, o cieple rodzinnym, o przyjaciołach, tak? O ludziach, którzy są dla nas ważni, istotni. O tym, że wszystko tak jakby jest wokół, że cały wszechświat nam pomaga, tak? Wszystko jest jakby na wyciągnięcie ręki. No i taka jest dziesiątka kielichów. No i tak skończyłam tutaj rozkład na Swing Shift, także definitywnie i jak najbardziej według kart Swing Shift bardziej będzie korzystne. Natomiast jeżeli chodzi o Commercial Team, to jest na tak, karta siły. Karta siły mówię generalnie bardzo jakby pozytywnie, jest to fajna karta, zwłaszcza w pozycji prostej, w której tutaj jest, mówi o tym, że mamy siłę, aby pokonać przeciwności, mamy energetykę odpowiednio sprzyjającą, mamy siłę, mamy moc, tak, żeby tutaj ujarzmić to wszystko, co jest negatywne, ujarzmić tylko lwa, bądź tygrysa, który tutaj jest na karcie, tak jak ta kobieta ujarzmia, to my mamy siłę, ażeby ujarzmić wszelkie negatywy i przeciwności losu. Natomiast, co jest na niej? Karta gwiazdy. No w pozycji prostej, właściwej karta gwiazdy jest wspaniałą kartą, mówi o spełnionych marzeniach, o tym, że wszystko jakby jest do zrealizowania, o dokonanych planach, tak? O tym, że zamierzenia nasze wszystkie się udały, no ale to w pozycji właściwej, a to jest pozycja, to jest generalnie, to jest na nie, ta karta gwiazdy, czyli no niestety, ale Commercial Team nie do końca będzie odpowiadać, może nie do końca odpowiadać otoczeniu, tak? Tak jak tutaj było, że otoczenie jakby wręcz jakby no ingeruje w to, ażeby Swing Shift było nazwą, tak? To tutaj otoczenie, no niestety nie będzie sprzyjać, otoczeniu nie spodoba się tak jakby, no odbiór nie będzie tak pozytywny jak Swing Shift, jeżeli chodzi o Commercial Team, tak? Otoczenie w przeszkodzie. No i karta rada, karta diabła, tak? Karta diabła mówi o wszelkich negatywach, o uzależnieniach, nałogach, tak? Toksycznych relacjach, toksycznych sytuacjach, o samodestrukcji, autodestrukcji, o różnych takich, no nawet złych nawykach, tak? Tutaj są jakieś takie silne namiętności, które mogą targać tutaj państwem, tak? No i no niekoniecznie odpowiada pozytywnie, no ale dołożyłam sobie jeszcze kilka kart i tutaj już definitywnie według kart jakby no Commercial Team odpada na poczet jakby z Swing Shift, tak, bo tutaj co mamy? Karty Trójki Mieczy, czyli karty rozczarowania, dalej mamy dziewiątka, przepraszam, szóstka denarów, czyli jednak jakaś tam szansa jest, jakiś jakby połomek nadziei, tak? Dalej mamy szóstkę mieczy, czy jakiś kontakt zdalny, albo już oddalenie się, czy to fizyczne, czy to od tego pomysłu, tak? No i finalnie piątka kielichów, czyli destrukcja. Nie destrukcja, no w pewnym sensie tak, ale dyskomfort taki, no i przez to destrukcja również może być, ale karta dyskomfortu, czegoś takiego, że o nie, jest beznadziejnie, nie mam siły i czuję dyskomfort, tak? Także nic pozytywnego. Według kart, finalnie, reasumując, Swing Shift wygrywa definitywnie, natomiast proszę sobie odpuścić Commercial Team według kart. Dziękuję bardzo serdecznie, życzę wszystkiego co najlepsze, bardzo trafnych wyborów, żeby tu się wszystko zrealizowało co najlepsze. Dziękuję za zaufanie, do zobaczenia, do usłyszenia.